często liderzy, menadżerowie pytają mnie, Beata, gdzie lider powinien bywać? Gdzie ja jako menadżer, jako lider, jako przedsiębiorca powinienem bywać? I zazwyczaj mają na myśli eventy, konferencje, spotkania biznesowe. Ja bym dzisiaj chciała Ci powiedzieć o takich trzech nieoczywistych miejscach, gdzie wydaje mi się, że współczesny lider powinien bywać i to bardzo regularnie. Pierwsze miejsce, o którym myślę, to pewnie się zdziwisz, ale pomyślę o klasztorze, kościele albo sali medytacyjnej. Patrząc na to, co się dzieje w dzisiejszym biznesie, to jeszcze nigdy nie było takiej sytuacji, kiedy w biznesie, w życiu dookoła nas tyle się zmieniało. I zauważam, że podejmujemy jakieś decyzje, wprowadzamy jakieś strategie, nie mija miesiąc, dwa, trzy, maksymalnie sześć, rynek się zmienia, pojawiają się nowe wyzwania, są nowe tematy, nowi pracownicy w kontekście pokoleń. I to powoduje, że my jesteśmy pod nieustającym stresem, nieustającym bodźcowaniu naszego mózgu. I to powoduje, że trochę tak nasz system operacyjny, gdyby przyrównać nasz mózg do systemu operacyjnego, to on dostaje masę danych, przetwarza masę informacji. On musi sobie jakoś z tym radzić. I gdybyśmy przyrównali nasz system operacyjny do komputera, to nagle by się okazało, że jak otworzymy taką, taką, taką i jeszcze taką aplikację, to system operacyjny się zawiesza. W związku z tym gdzieś trzeba się w cudzysłowie resetować, gdzieś trzeba odpoczywać, gdzieś trzeba wracać do siebie. I dla mnie, bez względu na to, jakiego jesteśmy wyzwania, czy to będzie klasztor, czy to będzie kościół, czy to będzie sala medytacyjna, to to jest takie miejsce, gdzie można uspokoić myśli, złapać te myśli przewodnie, wrócić do siebie i każdego dnia ze spokojem, ze zrównoważeniem, z takim osadzeniem w sobie wracać do codziennych obowiązków, decyzji i wyzwań. To pierwsze miejsce. Drugie miejsce, które wydaje mi się, że każdy lider powinien odwiedzić, to znowu las, pasaż nadmorski albo fitness klub tudzież sala treningowa. To znowu spowodowane jest nagromadzeniem stresu, czyli kortyzolu we krwi. Gdzieś musimy ten stres rozładowywać. Obcowanie z naturą, w lesie, nad morzem, a nawet w parku, jeżeli mieszkasz w centrum miasta, powoduje, że ten kortyzol opada, a Ty możesz korzystać z energii, którą daje Ci natura. Świetnym rozwiązaniem jest sala treningowa albo bieganie, kijki, tudzież każda forma ruchu, aktywności fizycznej, która pozwala obniżać kortyzol poprzez wytwarzanie oksytocyny i adrenaliny w organizmie. Oksytocyna jest takim swoistym hormonem szczęścia, która zjada nam kortyzol i znowu wracamy uśmiechnięci, zmotywowani i pełni sił. Biorąc pod uwagę, jak dużo stresów mamy, sala, las, albo pasaż nadmorski, to jest to miejsce, które każdy lider powinien regularnie odwiedzać. No i trzecia rzecz, może już nie jest tak bardzo nieoczywista, cieszę się, że coraz więcej liderów korzysta z tego miejsca i z tej formy wsparcia, to jest pokój coacha, mentora, sparring partnera, a nawet psychoterapeuty. Tematy, decyzje, problemy, odpowiedzialność, finanse, ludzie, tematy, decyzje, odpowiedzialność, finanse, ludzie, czyli tak zwany kołowrotek liderski, powoduje, że my bardzo często przestajemy mieć dystans do rzeczy, które nam się w życiu wydarzają. I bardzo często podchodzimy już do rzeczy jako do problemów, do ścian, do tematów, z którymi nie możemy sobie poradzić. Taka rozmowa z psychoterapeutą, który pozwoli nam zobaczyć schematy, z trenerem mentalnym, który pozwoli nam popracować nad swoją głową, z coachem, z partnerem, mentorem, jakkolwiek nazwać tę osobę i kogokolwiek wybierzesz sobie na przewodnika, jego pokój to jest miejsce, w którym powinieneś bywać co najmniej raz w miesiącu. Ja z tych wszystkich trzech form korzystam. Regularnie jestem na salach medytacyjnych, a w zasadzie moją salą medytacyjną jest las, jak tylko często się da. Codziennie medytuję, regularnie bywam w miejscach odosobnienia, no właśnie po to, żeby odbodźcować mój mózg, do którego napływa masa informacji każdego dnia.
No i regularnie mieszkając nad morzem, jestem nad morzem, w lesie, na spacerze, no właśnie po to, żeby radzić sobie z kortyzolem we krwi i żeby być pełna sił, kiedy trzeba podejmować trudne decyzje, robić kilka rzeczy na raz albo zmieniać miejsce pobytu z jednego miasta na drugie miasto. No i teraz znowu pytanie do Ciebie, w jakiej formie Ty chcesz odwiedzać te trzy pokoje? Wybierz sobie, który na ten moment Ci jest najbliższy, ale na pewno zastanów się, czy Ty dbasz o to, żeby swój umysł resetować, żeby korzystać z doradców, z zewnętrznego opiniowania, z innej perspektywy, no właśnie po to, żeby lepiej podejmować codzienne decyzje i łatwiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.